Minecraft Tajemnice Smoków. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Co jest? Kurde! Co to za ryki? Co jest? Co się dzieje? Czemu? Czekaj, czemu tu jest lód? Nie wiem. Przez to jajko? Co jest? O mój Boże. Co się... Co jest? Co to jest za smok? Nie, co to jest? O nie! O nie, Riko! Nie podchodź nawet! Co tu się... Ej, stary! Co? A może jak mi się udało oswoić tamtego, to uda mi się tego. Idę! Nie, co ty wyrabiasz? To jest jego matka, to jest jej jajko. A ty myślałeś, że to twojego smoka. A mówiłem, że będą problemy i co? I ty wziąłeś tego smoka. Dobra, szybko, trzeba wziąć to jajko. Weź je. Daj. Dobra. Oddaj. Bo... Nie! Od razu możesz sam je unieść, tak? Od razu! No kurde, trzeba je odnieść jego matce. To co ty daj. Chcesz, żeby nas nie zabiło? Jako, okay. Uspokój się teraz! Teraz nie ma na to czasu. Rozkop to, żebyśmy mogli wylecieć jak coś. Jest droga ewakuacji. Dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie unoś się. Nie trzeba się wydzierać w ogóle. Oh, czekajcie. Tutaj, dobra. Oh. Nie unoś się nawet, spokojnie. Kurde, ale gdzie je... Dobra, czekaj. Uwaga. Skok wiary. Jest, dobra. Zaskoczyłem, wolę go nie zamoczyć. Spokojnie. Proszę pani, nic się nie stało. Po prostu chcieliśmy ochronić pani syna. Czy córeczkę. Pani jajko chcieliśmy w ogóle, no. Spokojnie. Proszę się nie martwić. Tu je oddamy, będzie wszystko w porządku, tak? Tak? Nie wiem, oddam je tutaj. Dobra, chodź Riko, spadamy stąd szybko. Jejku. Nie, to jest... Co to się nie dzieje po prostu, to jest... Szczerbatek, dobra, szybko. Riko, gdzie ty jesteś? Bierz smoka i spadamy. Uważaj, może strzeli. Uważaj. No, ale czekaj, dobra, to nie we mnie przecież. Szybko, szczerbatek, dobra, już cię nakarmię, spokojnie, proszę bardzo. Tepnij się. Dobra, szybko, trzeba spadać. Ojejku, jeszcze pełno grąkli się tutaj respi. Szybko, do góry. Chodź tu. Tam jest jeszcze śmiertnik zębacz. Jejku, ale ta alfa jest ogromna. Matko, jaki to jest gatunek smoka w ogóle? Ja cię... Riko! Szybko. Na drzewa, tutaj. Tutaj. Dobra. Szczerbatek, teraz spokojnie. Szczerbatek, ty siedź. Bądź grzeczny, siedź. Riko, dobra, ląduj. Tylko uważaj. Ląduj gdzieś na tych drzewach. Dobra. Postaw smoka. Kurde, trzeba jakoś ją przeprosić, no. Mówiłem, żeby nie brać tego jajka, to ty oczywiście musiałeś swoje i co? I teraz mamy problemy. No a kurde, co ty myślisz? To ty chciałeś to jajko brać. Ja mówiłem, zostawmy je, bo nie wiadomo, czy to nie jest jakiegoś smoka. No i masz, kurde, mamy alfę. Zadowolony jesteś z siebie? Mojego smoka. No kurde, ale no jak nie znasz się na smokach, to czemu myślałeś, że to twojego smoka? Skupmy się, co mamy zrobić, a nie się drzesz na mnie. No kurde, ale chyba wziął to jajko. Dobra. Czy... gdzieś to jest chyba jego mama, dobra. Trzeba się uspokoić przede wszystkim. Ja nie mogę, dobra. Podejdźmy szybko, nie wiem, trzeba ją jakoś przeprosić. No nie wiem, dajmy jej ryby, cokolwiek. Poczekajmy, jak będzie dzień. Przenocujmy tutaj, pod tym. Tutaj? Nie no, ale... Lepsze to... Ale, ej, czekaj, czy tam przypadkiem jakiś smok nie podleciał? Ja nie mogę, ile tu smoków przylatuje, no? Same duże smoki. Bo one się wszystkie słuchają alfy, dobra. Ale nie, no nie chcę zostawić szczerbatka. Prześpijmy się, muńcy będzie, to jest nocna furia. No ale kurde, nocna furia nawet się słucha rozkazów alfy. Dobra, trzeba się uspokoić. Dobra, Riko, szybko wstawaj, no. Kurde, ja nie zmrużyłem w ogóle oka. Nie mogę przestać myśleć o szczerbatku. No jeszcze tutaj, no cały czas jest ta alfa. Cholera, jasna. Dzień dobry, Alfo. O, dzień dobry. Jesteś głodna może? Kurde. Dobra, masz jeszcze jakieś mięso? Bo trzeba ją nakarmić, no. Czekaj, bo spada wszystko. No i świetnie, żeś zrobił. Dobra, lecę za tym.
Szybko, 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 podnieś to. Dobra, ja ją nakarmię. Czekaj, nie, bo trzeba ją... Ojejku, jeszcze pada deszcz, świetnie. Spokojnie, Alfo, nie mamy złych zamiarów. Kurde, co to jest w ogóle za rodzaj smoka? Spokojnie, Alfo, spokojnie. Spokojnie. Dałem je, dałem. Zjadła? Zjadła. Dobra, mamy to, tylko czekaj, ja muszę jakoś wyjść. Zjadła? I co? Dobra, Szczerbatek, chodź szybko, no. W takim razie, Riko, nie możemy już zostać w tym miejscu, no bo Alfa nam całą jaskinię zalodowała, no. Musimy sobie znaleźć jakieś nowe miejsce. Co ty na to, żebyśmy jednak zbudowali już jakiś początkowy dom przy tej górze, co? Tutaj, przy tej? No tak, myślę, że... No, jak Alfa nas polubiła chyba i będzie nas pilnowała Alfa... Ej, w ogóle... Nie, jest, dobra. Myślałem, że poszła. Jak... Ej, spójrz, tutaj byśmy mogli zrobić lądowisko dla naszych smoków. Czekaj. Na tej płaskiej powierzchni. Płaskiej powierzchni? Na przykład z jednej, na przykład u góry by było twoja. Czekaj, tutaj. Mam super miejsce. Chodź, zobacz, Riko, tu jest idealne miejsce, żeby zbudować lądowisko dla smoków i tutaj w ogóle zbudować cały dom. Co ty na to? Ja myślałem... Oj, mała. No, uważaj. Ja myślałem, bo jak latałem z smokiem. No. To myślałem, że... Idzie za mną? Czekaj, bo ja nie nadążam za tobą. Dobra, jestem. No. Ten deszcz. No deszcz, strasznie ślisko, ale no trudno. Musimy sobie jakoś radzić. Na tej ścianie, tu. No. Byśmy wydrążyli takie duże koła. Mhm. Na dole i u góry i tam by były mieszkania dla naszych smoków. No, możemy na razie zrobić tutaj prowizorka, a później coś tam pokombinować, słuchaj. Tylko ja bym na razie... O kurde, tu jest jakiś... Biała furia! Co ty gadasz? Biała furia! Szczerbatek! Ej. O kurde! Ile tu się wielkich smoków zbiera, widzisz to? No. Co to jest w ogóle... Co to są za... Nie wiem, ja będę musiał lecieć na berg po jakąś księgę smoków czy coś, bo ja już po prostu nie ogarniam. Dobra, czekaj, musimy tu jakoś zejść. Słuchaj, to zacznijmy tutaj budować jakiś normalny domek, co? Co ty na to? Dobra, w górze czy w... Na razie się wkopiemy, co? Nie, myślę, że po prostu z drewna coś tutaj wykombinujemy, co? I tyle. Okej, myślę, że jak na standardy domu, to ten dom nam zupełnie wystarczy, w sensie jest jeszcze trochę do odpicowania tutaj, żeby były jakieś łóżka czy coś, ale przede wszystkim, no, ale mamy przede wszystkim platformę dla smoków, no. Dla słoni. No, ale nie, no w sensie dla smoków. Za dużo emocji, za dużo tego. No tak, przede wszystkim się dużo nabudowaliśmy tutaj, ale lądowisko jest. Pierwszy raz tego smoka. O kurde, on jest tak piękny. Masakra jakaś. Ja bym tu jeszcze chciał przeprowadzić nasze smoki, zanim w ogóle skończymy tutaj, więc chodź. A widzę, że schody zrobiłeś. No, ładny tutaj, zresztą fajny design jest. A właśnie, my w ogóle mamy tarczę, czy ja ją mam przy sobie? Mam ją przy sobie, super, ale nie, w sumie mamy smoki, więc raczej teraz tarczy nie potrzebuję, to jak już do jakiejś walki. Tak designowo wygląda to wszystko. No, a to są w ogóle prowizoryczne schody strasznie, do tego momentu zrobię, tutaj już musimy się wspinać niestety. A w ogóle lepiej nie iść górą, bo i tak smoki są po drugiej stronie, a tutaj w ogóle trzeba będzie jeszcze jakiś most zbudować albo coś, żeby to tutaj miało ręce i nogi. Dobra, Szczerbatek, on tam sobie przywołał swojego smoka, cieło, a ja po ciebie przyszedłem. Widzisz, jakie poświęcenie? Zaraz cię nakarmię oczywiście. Spokojnie, tylko teraz... Ej, weź go tam szybko, schowaj do środka, bo inaczej ja się nie zmieszczę ze Szczerbatkiem. Ale on nie wejdzie. Jak nie wejdzie? No normalnie. To suń się. Ale bydle. Suń się. Suń się! Spokojnie, Szczerbatek. Damy radę, czekaj. Wyżej. Ląduj. Dobra, wylądował. Spokojnie, Szczerbatek. Stój. Siedź w sensie. Dobra, wszedł do środka. Teraz uwaga, czekaj, Szczerbatek, nakarmić cię trzeba przede wszystkim. Jedz. Spokojnie, musisz... Spokojnie, no, będzie dobrze, przepraszam, nie chciałem cię uderzyć, naprawdę. Będzie dobrze, czekaj. Dobra, Riko, możesz lądować. Chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, Riko, możesz lądować, gdzie jesteś? Gdy Szczerbatek, musisz lecę! Iść. Gdzie jesteś? O, widzę cię! To jesteś ty? To nie jesteś ty, gdzie ty jesteś? To jak coś, to ja spadam i jak coś, to będę na berg niedługo, to ci wszystko później opowiem, co i jak. Dobrze? Dobra. No to ja lecę na budować most, na razie.
Jaki most? No most, tam pomiędzy z tej góry tutaj, tam. A. No, to ja lecę, na razie. Ja idę spać. No na razie.